Dla starostwa, o czym przypomina starosta Szczepan Ołdakowski, budowa dróg jest zadaniem najważniejszym i zarazem najtrudniejszym do wykonania, a to ze względu na brak możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Starostwu na ten rok udało się zebrać około 6,5 miliona złotych na powiatowe inwestycje drogowe. Na możliwości, jakimi dysponuje starostwo, to kwota całkiem pokaźna. Większa niż w ubiegłym roku, kiedy to na drogi i mosty wydano 3,5 miliona złotych. Związek Powiatów Polskich od lat postuluje do władz o ustabilizowanie sytuacji finansowej, tak by budżet samorządów gwarantował środki na realizację zadań, jakie zostały na powiaty nałożone. Zadania zlecone rządowe też są niedofinansowane. Samorządy lokalne nie mają gdzie aplikować o środki zewnętrzne, unijne zwłaszcza. Tutaj regionalny program operacyjny nie przewiduje dofinansowania dróg lokalnych, powiatowych i gminnych. Jedynie ośrodki subregionalne mogą z tych środków korzystać. Mam na myśli tutaj miasto Suwałki, miasto Łomża i miasto Bielsk Podlaski. No oczywiście nie mówiąc o aglomeracji białostockiej, gdzie tam jest cały obszar funkcjonalny i kilkadziesiąt milionów euro przeznaczonych tylko na ten obszar. A my musimy szukać gdzie indziej tych środków. Jedynym takim źródłem najważniejszym to jest dla nas rządowy program modernizacji dróg lokalnych oraz rezerwa infrastrukturalna. W ubiegłym roku szereg zadań realizowaliśmy. Z tej rezerwy infrastrukturalnej takie duże zadanie to było budowa nowego mostu na rzece Rozpuda w gminie Raczki w miejscowości Sucha Wieś. W tym roku jednym z najważniejszych i najbardziej kosztownych zadań, na jakie może sobie pozwolić starostwo wspólnie z gminą i miastem, to budowa drogi z Suwałk do Płocicna ze ścieżką rowerową nad jeziorem Wigry. Powiat przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nasz odcinek będzie oddany do użytku w miesiącu sierpniu. Prace są bardzo zaawansowane. Zresztą jeździłem tam, widziałem, że również w odcinku miejskim też to jest na wysokim stopniu zaawansowania. Myślę, że jeszcze mieszkańcy Suwałk i okolic w tym roku będą mogli w okresie letnim korzystać z tej ścieżki rowerowej i z tej drogi po wyremontowaniu, po zmodernizowaniu. Również turyści. To jest to najdroższe zadanie. No oczywiście też drugie, które realizujemy tutaj to korzystaliśmy z tego programu rządowego. Na dofinansowanie uzyskaliśmy od wojewody podlaskiego kwotę, połowę tych środków. Natomiast gmina Suwałki partycypowała, no i budżet powiatu zapewnia tą drugą część. Trwają też zaawansowane prace przy budowie ulicy Południowej w Raczkach, przebiegającej z Raczek do wsi Moczydły. Droga dochodzi do tak zwanej obwodnicy Raczek, która powstała przez przedłużenie jej w kierunku Olecka. Tam jeździł ciężki sprzęt, ta droga, ta ulica została bardzo zniszczona i teraz chcemy odtworzyć jej nawierzchnię, uporządkować chodniki, wykonać nowej. Też ta inwestycja trwa. Tutaj mamy termin krótszy, pod koniec czerwca powinna być gotowa ta inwestycja. W najbliższym czasie powstanie też solidny most na rzece Czarna Hańcza w miejscowości Czerwony Folwark na drodze do Maćkowej Rudy. W tej chwili ogłoszony jest przetarg. Most przejezdny będzie jeszcze w tym roku. Starostwo dokończyło też drogi w gminie Szypliszki od Ósemki w kierunku Fornetki i Przejmy Wielkiej. To jest jeszcze część tylko tej drogi asfaltowej, część jest jeszcze żwirowej. W przyszłych latach będziemy chcieli kontynuować to zadanie. Do starostwa wpłynęło z gmin kilka deklaracji współfinansowania budowy dróg. Między innymi z gmin Suwałki, Filipów, Przerośl. Budżet powiatu nie daje zbyt wielkiego pola manewru. W tym roku mamy na poziomie 34 milionów złotych budżet powiatu po stronie wydatków. No i na inwestycje praktycznie nie mamy własnych środków, więc żeby stworzyć taką kompozycję współfinansowania gmina i powiat, no to musimy sprzedawać majątek i chcemy, mamy na szczęście jeszcze grunty do sprzedaży. Powiat przeprowadza też bieżące remonty. Jest ich sporo, ponieważ w czasach, gdy drogi powstawały, nikt nie przewidział, że będą po nich jeździły tak ciężkie samochody, jakimi dysponują dziś rolnicy oraz mleczarnie. Z roku na rok coraz trudniej jest im też przetrwać zimę. Drogi powiatowe są też eksploatowane i niszczone przy budowie obwodnicy. Starostwo powiatowe uzyskało porozumienie z generalnym wykonawcą, który wskazał drogi, na których będą się poruszać i zobowiązał się do usunięcia wszelkich zniszczeń, jakie powstaną podczas robót.